Gdy jeszcze dzieckiem był i syna swego wezwałem z Egiptu, wezwałem go. Im bardziej ich wzywałem, tym bardziej odchodzili ode mnie i składali ofiary Baalom i bożkom kadzidła palili. A przecież ja uczyłem chodzić, Efraima uczyłem chodzić na ramiona swe ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o go. Pociągnąłem ich więzami ludzkimi, pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Cię mogę porzucić, jakże cię mogę porzucić, Efraimie, Izraelu, jakże cię mógłbym opuścić. Jakże cię mógłbym przyrównać z Admą, uczynić, czynić podobnym do Seboi. Jakże mógłbym moje serce wstryga się na to i rozpalają się wnętrzności moje. Nie chcę, aby wybuchnął płomień gniewu mego i Efraima nie zniszczę. Albowiem Bogiem jestem, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem, Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośród ciebie ja, pośród ciebie ja, pośród ciebie ja. Święty Izraela,
być mogą. I pagórki zachwiać się mogą. Może wyschnąć morze. Wszystko upaść może. Lecz miłość moja, miłość moja, miłość moja nie odstąpi od ciebie, nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju. Zapomnę o tobie. Nawet gdyby matka zapomniała, nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na dłoniach moich. Twe mury zawsze są, ustawicznie są przede mną. Wyryłem cię na dłoniach, twe mury są, przede mną są. Ukochałem cię. Miłością odwieczną ukochałem cię. Dlatego zachowałem dla ciebie, łaskawo zachowałem.